Nie daj się. Miałaś szczęście, Mora. Stać! Jakieś mory zabijają naszych ludzi. Nie wierzę. Wiesz coś o tym? Nie. Mamy cię na oku. Naprawdę myślisz, że... Ej, co mam powiedzieć? To ta sama stara śpiewka. Jasne, co mówię? Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Lepiej zdążaj na słowo. Ciebie to nie obchodzi. Mnie to nie przeszkadza, słusznie. Lepiej się nie wtrąca. Szaman Grompel nie żyje. Wspaniała nowina! Z radością ci za to zapłacę. Wyzwiesz teraz Umbraka na pojedynek? Z pewnością. Wcześniej jednak muszę załatwić sprawę niewolników. Rozumiem. Ej, co mam powiedzieć? To ta sama stara śpiewka. Pokaż mi swoje towary. To znowu ty. Nigdzie nie mogę pójść, żeby na ciebie nie wpaść. My się znamy? Nie udawaj, że mnie nie pamiętasz. Byłem strażnikiem w górniczej dolinie na wyspie Korinis na długo przed tym, jak orkowie wygrali wojnę. Ostatni raz spotkaliśmy się w zatopionym mieście. Jarkandal. Pamiętam. Nazywasz się Torus. Jesteś ostatnią osobą, której bym się tu spodziewał. To jak będzie? Mam cię uczynić niewolnikiem, czy zabić na miejscu? Wciąż się wściekasz o te stare sprawy? Za każdym razem, gdy się pojawiasz, wszystko diabli biorą. Mam tego dość. Orkowie władają teraz całym światem, a ty musisz przestrzegać ich zasad. Inaczej zginiesz. Widzę, że znów się bawisz w strażnika bramy. Odpuść sobie sarkazm, sukinsynu. Gwarantuję ci, że jestem jedynym człowiekiem w Myrtanie, który zdołał przekonać orków do wypełniania jego rozkazów. Jeśli znów mi pokrzyżujesz szyki, to cię zabiję. Jasne? Dowodzisz orkami? Zgadza się. Zajmuję się zewnętrznymi obszarami Trellis. Trzeba kontrolować okoliczne farmy i strzec wykopalisk we wschodniej świątyni. Ta robota i tak jest dość męcząca. Skoro jednak tu jesteś, muszę naprawdę zacząć uważać. Spokojnie, wszystko będzie w porządku. Nie waż się nawet tego powtarzać. Nie gadałbyś tak hardo, gdybyś wpadł na tych podstępnych leśnych ludzi. Jeśli cię dorwą, zrobią z ciebie mielone. O jakich podstępnych ludziach mówisz?
W leśnych jaskiniach mieszkają ogry. Do niedawna były nastawione pokojowo. Ostatnio jednak atakują wszystko, co zapuści się do ich lasów. Na twoim miejscu bym się tam nie wybierał. Czym mogę pomóc? Wolałbym, żebyś sobie po prostu poszedł. Ponieważ mam jednak pewność, że nie raczysz wyświadczyć mi tej uprzejmości, to możesz równie dobrze dla mnie pracować. Orkowie pozwalają ci sobą dowodzić? Człowiekowi? To robi wrażenie, co? Orkowie zdobyli wyspę Korinis i sprowadzili nas na kontynent na swoich galerach. Zaproponowali nam wybór. Mogliśmy być ich niewolnikami lub wojownikami w ich służbie. Wygrywałem walki na każdej arenie Myrtany i przyjąłem sposób życia orków. Gdy nauczysz się już myśleć jak ork, reszta przychodzi łatwo. Opowiedz mi więcej o mieście Trellis. Trellis to zamek o dużym znaczeniu strategicznym dla orków. Jesteśmy tu blisko pustyni Varant. Zagląda tu wielu asasynów zmierzających do krain centralnych. Nigdzie w krainach centralnych nie znajdziesz bardziej doświadczonych wojowników i bogatszych asasynów niż tutaj. Coś w sam raz dla ciebie. Zgadza się. Co można robić na farmach? Od dawna nie mieliśmy żadnych wieści z farmy na zachodzie. Wysłałem tam patrol rozpoznawczy, żeby zorientować się, co się dzieje. Po nich też słuch zaginął. Idź, zobacz, co się tam dzieje. Jak idą wykopaliska we wschodniej świątyni? Nadzorca Tempek ciągle żąda dodatkowych ludzi, a dostawy nie dochodzą. Mam tego dość. Idź do świątyni i powiedz Tempekowi, że musi przysłać dostawę. Stój, Mora! Masz jakieś mikstury lecznicze? Potrzebuję mikstur leczniczych. Daj mi wszystkie, jakie masz, albo cię obiję, rozumiesz? Twoja decyzja. Przydałoby się dać mozu Moreczka. Na razie dam ci jedno. To za mało. Potrzebuję więcej. Musimy odważyć ta... To wola Kana. Czemu wy, wojownicy, macie tak mało mikstury? Naszym alchemikiem była ta podstępna Mora Avogadro. Zniknął jednak kilka dni temu. Po prostu rozpłynął się w powietrzu. Nie mam pojęcia, gdzie jest. Ale lepiej niech wraca szybko do laboratorium. Odszukam dla ciebie Avogadro. Nie tylko odszukasz Mora. Sprowadzisz go też tutaj, zrozumiano? Mów, co masz powiedzieć, i idź sobie. Jestem zajęty. Zamknij jadaczkę. Twój chłop. Przyuczysz mnie do kowalstwa? Mam cię uczyć? Czemu? A co ty za mnie zrobisz? Pozwolono ci nosić oręż na chwałę orkowego ludu. Nie wystarcza ci to? Wolałbym raczej jakiś porządny kawał. A kto ciebie przyuczył do kowalstwa? My, orkowie, jesteśmy wojownikami. Wielu z nas to prawdziwi mistrzowie w tym fachu. Często wiedza przekazywana jest z ojcem syna. Dobry z ciebie, kowal? Chciałbym w to wierzyć. Wielu wojowników zwyciężało dzięki moim ostrzom. Nie zawsze jednak tak było. Szkoda, że nie widziałeś mego pierwszego miecza, Mora. Był nędzny, z wyszczerbionym ostrzem, ale mimo to zawsze nosiłem go przy sobie. Przypominał mi o ojcu. Nie masz już swego starego miecza? Nie! Wszystko przez to, że ten dureń, niedorobiony nadzorca Tempek, nie potrafi wypełniać prostych poleceń. Powiedziałem mu, że może wziąć na wykopaliska we wschodniej świątyni broń z mojej komnaty. Ale wyraźnie zaznaczyłem, żeby nie ruszał starego miecza leżącego na moim łóżku. Tempek musiał go jednak zabrać, idiota. Ale jest jeszcze inny problem. Ruszaj się, Mora!
zawsze to powtarzasz. Czy ja tak jakby mało nam było honoru, gość. Honor zdobywa się w bitwie. Nie mają honoru, tak to już jest.